Czym będziemy handlować z Chinami? Bo ja słyszałem, że jedzie do Chin pani premier Szydło, tak? Tak, w połowie maja jest to spotkanie w Chinach. Jest to szersze spotkanie międzynarodowe, ale będzie też również spotkanie bilateralne z premierem Chin. My się ostatnio bardzo tym jakoś zajmujemy, ekscytujemy. Prezydent był w Chinach, teraz jedzie premier. Mieliśmy tutaj wizytę. No i prezydent Chin był w Polsce w ubiegłym roku latem. Wygląda to dość na razie słabo, bo importujemy, czyli kupujemy z Chin towary za ponad 14 miliardów dolarów. No, może nawet więcej. Mam dane z 2015 roku, a sprzedajemy za niecałe 3. Tak, rzeczywiście tu jest proporcja 1 do 10 plus minus. Aż tak? No, to jest problem, który ma cały świat. Oczywiście Chiny to potężne państwo i potężny producent. Z drugiej strony jest to bardzo trudny rynek, między innymi poprzez rozmiar. Jak jest duży, to wydawałoby się łatwiej coś im sprzedać. Dużo tak, ludzi ale coś sprzedać, albo sprzedać jednorazowo, albo sprzedawać na dużą skalę i systematycznie. I to jest problem polegający na tej dysproporcji rozmiarów między Chinami a Polską. Nasze firmy są małe. Nasze firmy potrafią wyprodukować jakąś partię towaru, którą mogą chętnie zapakować w pociąg i wysłać. Mhm. A żeby funkcjonować na rynku chińskim, trzeba mieć tą partię towarów codziennie wysyłać, do tego mieć sieć dystrybucji i jeszcze sieć serwisową. Ja to wszystko rozumiem, tylko mam wrażenie, że... trudny, duży rynek, na którym małe polskie firmy mają problemy funkcjonowania. No wie pan, to nie chodzi o małe firmy, bo słyszę, że chcemy sprzedawać Chińczykom miedź i jabłka. Miedzi akurat... Jabłka sprzedajemy, tak. Miedzi akurat też mają pod dostatkiem. Skoncentrujmy się na tych jabłkach. Przecież to jest jakiś, przepraszam, piramidalny nonsens. Chiny są największym na świecie producentem jabłek. Wyprodukowały w ubiegłym roku ponad 40 milionów ton, prawie 45 milionów ton. Polska, która jest chyba między trzecim a piątym, to zależy od roku, producentem jabłek na świecie, wyprodukowała 3 miliony ton. To jest 15 razy mniej. I my chcemy Chińczykom sprzedawać jabłka? Tak, może ryż im będziemy sprzedawać? Być może, jeśli będziemy produkować, dlatego że to jest 1,5 miliona ludzi. 1,5 miliarda ludzi. Ja wszystko rozumiem, ale robią sobie jabłek po kokardę. I ciągle potrzebują. To jest, tyle jedzą. To jest kraj, który jest, importerem żywności w dalszym ciągu i będzie tym importerem, dlatego że zapotrzebowanie rośnie, ponieważ bogacą się. Ale na Boga Świętego, wie pan, każdy kraj chciałby sprzedawać, zwłaszcza takim państwu jak ale Chiny, słusznie. Towary wysoko przetworzone, a my będziemy handlować z nimi jabłkami. Nie tylko. Nie tylko. Jabłka też. Oczywiście mamy ich nadmiar i możemy sprzedawać. To nadwyżka produkcyjna. Ale oczywiście sprzedawajmy ale od razu. Chcemy również sprzedawać inne towary. O to zabiegamy. I po to są te intensywne relacje polityczne. Przepraszam, aby tworzyć klimat polityczny. Na bazie klimatu politycznego tworzy się klimat biznesowy. A po co jest wizyta prezydenta w Meksyku? Ja rozumiem, że to jest piękny kraj. Ale... Również w celach biznesowych. Dlatego, ale nasze, że to duża gospodarka. Kontakty z Meksykiem w zasadzie są niemal niezauważalne. To jest, no to trzeba je zauważyć w tej chwili. Pół miliarda euro rocznie mniej więcej. To trzeba je zintensyfikować, dlatego że jest to duża gospodarka. To jest ważna gospodarka, bardzo blisko leżąca Stanów Zjednoczonych, bo to jest przecież sąsiad. I poprzez Meksyk można robić też interesy zarówno wobec Stanów Zjednoczonych, jak i wobec reszty części Ameryki Łacińskiej. No ale od czegoś trzeba zacząć. Przez od wizyty prezydenta? Od każdej wizyty politycznej. Po to robi się wizyty, żeby stworzyć klimat polityczny, żeby pokazać się na tamtym rynku i zainteresować biznes. Nie odwrotnie, tylko właśnie od takich wizyt to się robi. Ale to pan naprawdę wierzy w to, że teraz po tej wizycie Meksykanie rzucą się, żeby kupować u nas w zasadzie nie wiem co. No. Nie od jednej, bo jedna wizyta oczywiście może zrobić pewien przełom, ale za tą wizytą muszą pójść następne. Muszą pójść wizyty być może premiera, wicepremiera, resortowych ministrów, którzy będą w tej chwili reklamować to, co Polska produkuje i to, co Polska oferuje. Panie ministrze, to zostawmy w takim razie Meksyk, zostawmy Chiny, chociaż ciągle nie mogę się nadziwić, że będziemy sprzedawać Chińczykom jabłka i ryż. Też jabłka. A może kiedyś ryż. Nie no, to jest niepoważne naprawdę. No dobrze, ale Polska produkuje. Problem polega na tym, że nasza gospodarka żyje w symbiozie z gospodarkami państw Unii Europejskiej. W dużej symbiozie z gospodarką niemiecką. Handlujemy z Niemcami już na ponad 100 miliardów euro Niemcom rocznie. Niemcom sprzedawajmy jabłka, my ich mamy dużo. Ale też sprzedajemy. Oczywiście wszędzie sprzedali. Mimo kryzysu, jaki nastąpił, mimo embargo, jakie nałożono nas Rosjanie i tak dalej, udało nam się te wszystkie towary sprzedać. Zostawmy te jabłka. Ja chcę pana spytać o polską politykę.
Wspominałem o tym kongresie PiS w czerwcu. Pan się nie wybiera, rozumiem, do Nowego Jorku na stałe. Na stałe nie, natomiast wybieram się na przełomie maja i czerwca, ponieważ jak powiedziałem, 2 czerwca będzie głosowanie w Zgromadzeniu Ogólnym na temat Rady Bezpieczeństwa i chcę tam być i uczestniczyć w tym. Pan podobno nie lubi Nowego Jorku. Nie przepadam, powiedzmy. Uważam, że są ładniejsze części Stanów Zjednoczonych, ładniejsze części Ameryki niż Nowy Jork. A pańska ulubiona część Nowego Jorku? Nowego Jorku nie, nie mam takiej. No, być może Central Park i okolice Manhattanu. Ale nie znam tak dobrze Nowego Jorku, żeby wskazywać jakąś ulubioną część. Pan tam studiował, znaczy nie w Nowym Jorku, tylko w Stale, tak? W Oregonie, tak. W Oregonie. A Oregon fajniejszy? O, znacznie, znacznie. Bezpieczniejszy, znacznie zdrowszy stan. To jest jak mały kurort. Mały kurort. To piękny pomysł, żeby studiować w kurorcie. Nie wiem, co prawda, czy się można czegoś nauczyć, ale odpocząć pewnie można. Ale udało się nauczyć, odpocząć i zdobyć stanowisko ministra spraw zagranicznych. Miało być o kongresie PiS-u, ale sam zaczynam gadać o Nowym Jorku. Spodziewa się pan, że ten kongres PiS coś naprawdę zmieni? No, kongres Prawa i Sprawiedliwości będzie latem, to będzie już prawie 2 lata naszych rządów. Trzeba to podsumować, trzeba ocenić plusy, minusy, to co się udało, co można zrobić na następne 2 lata do wyborów. No takie jest zadanie no tego kongresu. I znowu będziecie mówić, że będziecie się chwalić, że jest 500+, no to jest... No paroma rzeczami będziemy się chwalić, ale natomiast być może parę rzeczy sobie wytkniemy i może się inaczej ułożymy, żeby te następne 2 lata z sukcesem przeżyć i wygrać następne wybory. Inaczej się ułożymy. To jest taka dyplomatyczna zapowiedź rekonstrukcji? A pan w kółko tylko o tym. No. Pan mi mówi teraz, podróbce, że inaczej się ułożymy. Ale myślałem o programie raczej niż o innym ułożeniu. Przełożycie go z szpalty tutaj na inną stronę, tak? Nie, trzeba pomyśleć, no przecież 500+ nie może być głównym standardowym programem przez 4 lata. Przepraszam, trzeba pomyśleć też i o nowych kwestiach, nowych zadaniach. To porozmawiamy na chwilę o tym, co pana zdaniem ja lubię najbardziej, czyli o pańskich kolegach w rządzie. Poczuł pan ulgę, że Misiewicz jest już poza ministerstwem i wreszcie nie będą pana o to nękać? Nie nękano mnie, chociaż rzeczywiście kiedy kilkanaście dni temu odbyła się w Polsce duże wydarzenie międzynarodowe i przyjmowałem 14 ministrów spraw zagranicznych, kiedy na drugi dzień poszedłem do jednej z telewizji i chciałem rozmawiać o tym wydarzeniu. Oczywiście pierwsze pytanie było o wspomnianego kolegę, więc uważam, że rzeczywiście ta sprawa trochę przykrywała inne ważne sprawy, ale to nie jest kwestia, która zaprząta... Ale ulgi, nie, to ulgi pan nie odczuł? To powinien pan powiedzieć, no nareszcie. Nie, dlatego, że nie ingeruję w to, co się dzieje w innych resortach. Mam dużo pracy w swoim resorcie i nie zamierzam recenzować innych kolegów z rządu. Zapracowany minister spraw zagranicznych był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Kłaniam się nisko. Do widzenia.